Myślę, że wszyscy łapiemy się czasem na tym, jak bardzo jesteśmy podobni do naszych rodziców, dziadków, a nawet wcześniejszych pokoleń. Nie mam tutaj na myśli nawet podobieństwa fizycznego, ale podobieństwo w sensie takich samych zachowań, przekonań, postępowania czy oglądu rzeczywistości. Niedawno czytałem o tym, że jednym z bardziej jaskrawych przykładów takiego depozytu, który nosimy w sobie po poprzednich pokoleniach, jest podejście do pieniędzy. Gdy na przykład dziecko wyrasta w rodzinie, w której rodzice systematycznie czynią jakieś aluzje, komentarze uszczypliwe pod adresem sąsiada, który jest zamożny, a mieszka po drugiej stronie ulicy, wówczas dziecko słucha tych komunikatów i nasiąka nimi. Jeśli na przykład słyszy, No, ten to jest obrzydliwie bogaty, albo. Hmm, to dopiero musiał być złodziej, ten dopiero musiał nakraść. Przecież na państwowej pensji na pewno by się tak nie dorobił. Dziecko słucha tych komunikatów i łączy je w jedno przekonanie, z którym pójdzie w życie dorosłe: że człowiek bogaty, zamożny, to z definicji złodziej albo oszust. I kiedy już zacznie dorosłe życie taki człowiek młody i zacznie zarabiać na swoje utrzymanie, to może nawet zacząć sabotować swoje własne poczynania związane z polepszeniem statusu materialnego. Dlaczego? Bo z tyłu głowy będzie się kołatać przekonanie, no tak, zamożny znaczy złodziej, a nikt nie chce być złodziejem. To jest bardzo dziwne zjawisko psychologiczne, ale chyba prawdziwe. Co więcej, wydaje mi się również, że to przekonanie może zostać wzmocnione przez, paradoksalnie, naszą pobożność. Gdyby na przykład dzisiejszą Ewangelię przeczytać właśnie w takim kluczu, bez zrozumienia, to można by odnieść wrażenie, że Pan Jezus sprzyja bardziej tym, którzy są biedni, niż tym, którzy są bogaci. No, wystarczy przeczytać pierwsze błogosławieństwo: Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Problem jednak polega na tym, albo całe szczęście, że tak jest, tutaj nie ma mowy o bogactwie, ani o posiadaniu, ani o jego braku. Ubodzy w duchu to zupełnie odrębna kategoria ludzi, która i, i zmieszczą się tam zarówno bogaci w sensie materialnym, jak i biedni w sensie materialnym. Natomiast nie ma tam mowy o żadnym ubóstwie, ubóstwie materialnym. A o czym jest mowa? Trzeba nam sięgnąć do pierwszego czytania z księgi proroka Sofoniasza. Sofoniasz był jednym z dwunastu proroków mniejszych, no, który, który żył akurat w VII wieku przed Chrystusem. Miał jakby to powiedzieć, dość radykalne poglądy i bardzo często groził palcem nie tylko wrogom Izraela zewnętrznym, ale także tym, których postrzegał jako wrogów Izraela wewnątrz tego narodu. Wśród nich widział przedstawicieli elit rządzących, religijnych, no i elit urzędniczych, których widział jako ludzi zepsutych, nadętych, którzy byli podsiębierczy, jeszcze dodatkowo pogubieni religijnie, no, cóż oni mogli przekazać tym ludziom, że tak powiem, na dołach? Tym właśnie grozi palcem, ponieważ oni są bezrefleksyjni, nie mają żadnego powodu do zmiany, tak są zadufani w sobie, że w ogóle nie słuchają żadnych wezwań do zmiany. Grozi im palcem i mu zapowiada przyjście dnia pańskiego, który to dzień będzie dla nich zgubny. Ale jednocześnie tej grupie przeciwstawia grupę tzw. ubogich, a na Wim. Wśród których trzeba widzieć wdowy, przybyszów, sieroty, lewitów, wszystkich, którzy ze względu na swój status społeczny można ich nazwać trochę wykluczonymi, tak. I teraz sofoniasz na jednym oddechu mówi zarówno o wykluczonych, jak i o pokornych, pokorni ubodzy. Właśnie o to chodzi w tym całym postawieniu sprawy, że Ubodzy to nie biedacy, tylko ci, którzy rozpoznali swoje, swoją duchową ograniczoność, biedę swojego wnętrza i tym bardziej poznali potrzebę postawienia na Boga. Oni jakby mają taką wołającą z wnętrza potrzebę, by być blisko Boga. Ten ich zewnętrzny status, status wykluczonych, można powiedzieć, sprzyjał takiemu myśleniu. No, ale to jest jakby osobna sprawa. To są ci, którzy rozpoznali swoją duchową nędzę i w tym sensie mają większą jeszcze potrzebę, żeby w Panu Bogu złożyć całą swoją nadzieję. I dokładnie z tą wiedzą przechodzimy, wracamy z powrotem do Ewangelii, gdzie takie znaczenie trzeba zaaplikować do tego pierwszego błogosławieństwa. Tak na marginesie mówiąc, jest ono kluczem do pozostałych błogosławieństw. Jest taka brama, przez którą trzeba czytać pryzmat, przez który trzeba czytać całą resztę. Czyli kto ma to nastawienie ducha, że jest wewnętrznie biedny i właściwie sam o własnych siłach niewiele może zdziałać, natomiast z Bogiem wszystko i dlatego trzeba postawić na Boga, no cóż, ten jest zwycięzcą, albo jak mówi Pan Jezus, temu będzie dane uczestniczyć w Królestwie Niebieskim. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu ma trochę... Podobny problem, ale jakby ze skrajnie różnymi postawami. Tam są ludzie, którzy bynajmniej nie chcą myśleć o sobie w kategoriach słabi. Oni raczej myślą o sobie w kategoriach mądrzy. Patrz i ucz się. Zobacz, jaki jak jestem sprytny. To ja, to dzięki mnie, dzięki sobie, można powiedzieć, otrzymałem tę te, dobrą nowinę, jaką jest Ewangelia. Święty Paweł musi mówić do tej wspólnoty kochanej swojej wspólnoty korynckiej, ale jednocześnie tej, która pewnie przysporzyła mu nie jednej nieprzespanej nocy. Musi do nich mówić, musi prostować wiele rzeczy. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy, jak Paweł prostował ich, no cóż, tę koteryjność taką, która charakteryzowała tę wspólnotę. Dzielili się na grupki, które potem nawzajem się zwalczały, ale Okazało się, że byli jeszcze nadęci, uważali, że są kimś więcej warci, niż faktycznie byli. Uważali, że dzięki jakiejś swojej mądrości właściwie osiągnęli taki status, jaki mają i na wszystkich innych patrzyli z góry. Dlatego Paweł mówi, bardzo proszę, to nadęcie to także nie sprzyja rozwojowi duchowemu, dlatego proszę was bardzo, żebyście, jeżeli w komuś Komuś macie coś zawdzięczać, jeżeli się chlubić, to nie z sobą albo z siebie, tylko właśnie z Jezusa Chrystusa, dzięki któremu otrzymaliście to wszystko. Nie otrzymaliście zbawienia, nie zostaliście włączeni do rodziny dzieci bożych, dlatego że jesteście tacy fajni. Tylko dlatego, że Bóg w swojej łasce zaoferował wam taką promocję. Więc niech nie będzie między wami takiego porównywania się, patrzenia w dół i tak dalej, i tak to jest też kazus nas wszystkich, którzy możemy patrzeć na ludzi niewierzących z góry, właśnie. No, my jesteśmy ci lepsi, bo my rozpoznaliśmy Boga, albo ci, którzy odpadli od kościoła, no cóż, my jesteśmy ci lepsi i patrzymy na nich z góry. Bynajmniej w ogóle takie myślenie nie powinno mieć zastosowania. Ono jest, w gruncie rzeczy, tam na koniec dnia jest no, obarczone patologią, dlatego powinniśmy mieć pokorę to o czym mówi Sofoniasz, o czym mówi Pan Jezus w tym pierwszym błogosławieństwie i to co mówi święty Paweł. Pokora polega na tym, że my wiemy gdzie stoimy, wiemy kim jesteśmy, mamy świadomość swoich niedoskonałości i ta świadomość nie wbija nas w depresję, ale pokazuje nam jeszcze bardziej dobitnie, jak my bardzo potrzebujemy Boga, żeby po prostu góry przenosić. Bo to wszystko jest w zasięgu naszych możliwości. Życzmy sobie tego, żebyśmy mieli taki ogląd rzeczywistości, a wtedy Królestwo Niebieskie jest nasze. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.